Witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku, tym razem poniedziałku, w którym będziemy rozmawiali na temat Twojej sprzedaży. Dlaczego Twojej sprzedaży? Dlatego, że jesteśmy właśnie w trakcie kampanii mojego kursu online Akademia Sprzedaży RBC, który nagrałam dla tych wszystkich osób, które chcą postawić swoje pierwsze kroki w sprzedaży, albo na żywo, albo przez telefon, albo w internecie, nie wiedzą jeszcze, jaki mają archetyp marki, kim jest ich persona, które media społecznościowe do komunikacji wybrać, jak zrobić prospecting, jak nawiązać kontakt z klientem, zaprezentować mu produkt, obronić cenę, jak również zamknąć sprzedaż, tudzież być w relacji posprzedażowej. To jest kampania, która będzie powodowała, że dostęp do kursu online będzie w wyjątkowej cenie. Więcej informacji poczytasz na ten temat w opisie do tego wideo. Tymczasem ja chcę porozmawiać o tym, jak wielu masz klientów w aktualnej swojej działalności i uwaga, i jak często koncentrujesz się na tym, aby pozyskać nowych klientów, ale zapominasz o tym, aby przypominać się tym, którzy są. A w zależności od tego, jaka jest Twoja osobowość, czy jesteś osobą bardziej taką ekstrawertyczną, nawiązującą z łatwością nowe kontakty, czy też jesteś taką osobą, która jest bardziej introwertykiem i nawiązywanie nowych kontaktów, networking stanowi dla Ciebie wyzwanie, możesz popełniać pewien błąd w sprzedaży. Otóż ci, którzy są tacy bardziej introwertyczni, spokojni, przyzwyczajają się do ludzi, oni bardzo często obsługują tych samych klientów, rzadko wychodzą w poszukiwaniu nowych, bardzo pamiętają o tych, których mają, pilnują sobie wszystkiego, skrupulatnie przypominają im się z ofertą i można powiedzieć, że generalnie bazują często na poleceniach i na tym, że ich klienci polecają ich dalej. Oczywiście potrzebują mieć tych pierwszych klientów i jakoś o to zadbać. Ale też druga grupa, czyli ci bardziej tacy ekstrawertyczni, oni zatem, ponieważ mają łatwość w pozyskiwaniu nowych klientów, nawiązywaniu kontaktów, opowiadaniu o swoim produkcie albo swojej usłudze, czasami, sam oceń, na ile to dotyczy Ciebie, zapominają o tym, żeby swoim aktualnym klientom przypomnieć się, porozmawiać, czy czegoś potrzebują, zapytać i pozostać w kontakcie, dlatego że już są po prostu zajęci zdobywaniem nowego świata, nowych klientów i jest to dla nich ekscytujące. Tymczasem ja chcę Ci dzisiaj zwrócić uwagę na to, że bardzo często pozyskanie nowego klienta, pozyskanie jego zaufania, zdobycie jego zaufania, zbudowanie tej relacji kosztuje nas czas i pieniądze. Coraz częściej kosztuje nas więcej czasu i więcej pieniędzy, ponieważ ludzie są zasypywani gdzieś tam ofertami sprzedażowymi, jak również marketing przez to, że rozwinął się internet, jest coraz bardziej taki agresywny i powiedziałabym wycelowany wprost w potrzeby naszych klientów. Dlatego dziś chcę Cię zachęcić do tego, abyś wrócił do wszystkich tych klientów, których już masz, z zapytaniem o to, co możesz jeszcze dla nich zrobić. I dam Ci tutaj kilka pomysłów. Czasami nam się wydaje, że skoro to są nasi klienci, to oni przecież wiedzą, co my sprzedajemy i wiedzą, że to sprzedajemy, więc jak będą coś chcieli, będą czegoś potrzebowali, to po prostu do nas zadzwonią. Otóż nie zawsze. Jakkolwiek może być Ci trudno w to uwierzyć, czasami Twój klient zapomina o Tobie. Czasami Twój klient zapomina, jak się nazywasz albo jak się nazywa Twoja firma i nie może w ogóle sobie za nic w świecie przypomnieć po prostu, gdzie Cię znaleźć. A czasami gdzieś mu coś umyka i czasami na jakimś wydarzeniu ktoś mu coś innego zaproponuje i on sobie mówi, o, a mój przedstawiciel takiej czy innej firmy mi o tym jeszcze nie wspomniał. Kurde, już o mnie zapomniał. Dobra, biorę to od Ciebie. A czasami po prostu nie mają głowy do tego, aby o tym pamiętać, ale bardzo chętnie by skorzystali z Twoich usług albo nie wiedzą, że takowe pełnisz. Zacznijmy od przykładu projektanta wnętrz. Jeżeli jesteś projektantem wnętrz i projektujesz wnętrza takie
całościowe dla swoich klientów, a może nawet wchodzisz w rolę inwestora zastępczego, to po skończeniu takiego projektu warto by było, moim zdaniem, i mówię to jako klient, któremu za każdym razem ktoś te wnętrza jednak projektuje, to wiem, że po roku, a może nawet po pół roku mieszkania w domu czy w mieszkaniu dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy jeszcze jakiejś konsultacji, jakiejś zmiany albo czegokolwiek. I wtedy byłoby super, gdyby taki projektant albo ktoś z jego zespołu odezwał się z ofertą, czy być może chce wykupić jakieś dodatkowe konsultacje albo dodatkowe zakupy. A jeżeli by minął rok albo dwa lata od momentu, w którym się wprowadziłam do tego mieszkania czy domu, no to aż się prosi, żeby taki projektant się skontaktował i zaproponował odświeżenie takiego domu czy takiego mieszkania. Wiem, że ci z Was, którzy nie korzystają z usług projektantów, mogą się łapać za głowę i mówić, no co, przecież co dwa lata nie będziemy zmieniać mebli. Tu nie chodzi o zmianę mebli. Tu chodzi o to, że prawdopodobnie ci ludzie być może chcą zmienić, nie wiem, poduszki albo coś po prostu dekoracyjnie im, że tak powiem, się już znudziło. Czasami no nie chcą zepsuć tej pracy projektanta, w związku z czym na wszelki wypadek nie dotykają albo dotykają i za chwilę im się nie podoba, bo nakupują jakiegoś dziadostwa i po prostu są niezadowoleni. Dlatego fajnie by było, gdyby taki architekt miał, znaczy przepraszam, projektant miał taką ofertę, po to, aby zostać w kontakcie też. I ja wiem, że to nie jest oferta, która się najlepiej monetyzuje, no bo nie można porównać jakichś wspólnych zakupów albo drobnych takich zmian, że tak powiem, w mieszkaniu w porównaniu do robienia całego projektu. Ale śmiem twierdzić, że wtedy mamy szansę pozostać w kontakcie i wtedy przy ponownym projekcie, przy przeprowadzce możemy zostać zapamiętani i wybrani ponownie. Więc ja bym to widziała bardziej jako taką długofalową opiekę nad klientem. Jeżeli jesteś na przykład lekarzem stomatologiem, lekarzem ginekologiem, jakimkolwiek innym lekarzem, który regularnie przeprowadza jakieś zabiegi albo wizyty lekarskie, to aż się prosi, aby, zresztą w wielu klinikach już to jest wdrożone, aby pół roku po wizycie asystentka stomatologiczna czy pani albo pan pracujący w rejestracji skontaktowali się z pacjentem, pacjentką i powiedzieli, że dzwonią z polecenia pani doktor XYZ, po to, by przypomnieć, że od ostatniego czyszczenia, od ostatniej higienizacji jamy ustnej minęło już pół roku i pani doktor rekomenduje, aby taki zabieg wykonać. Oczywiście, tak wiem, wszyscy musimy mieć zgodę na wykonywanie tych telefonów, ale zakładam, że dane do kontaktu od swoich klientów macie pozyskane legalnie z wszystkimi zgodami. Jeżeli nie, to do Kasi Krzywickiej, do prawniczki przedsiębiorców Was odsyłam. Kolejna rzecz, restauracja. Jeżeli na przykład restauracja robi jakieś wydarzenia typu komunia albo jakieś urodziny, coś takiego, no to fajnie by było, żeby sobie to zapisali, albo na przykład chrzciny, jeżeli zrobili, fajnie by było, żeby to sobie zapisali i w kolejnym roku zadzwonili po to, żeby zapytać, czy być może się w Państwa rodzinie szykują jakieś okolicznościowe przyjęcia w tym roku. Było nam bardzo miło gościć Państwa ostatnio, czy jest jakaś data, którą mamy sobie dla Państwa zarezerwować, czy chcieliby Państwo o tym porozmawiać, albo czy mamy umówić spotkanie w tym temacie. Oczywiście ja wiem, że statystycznie to nie będzie tak, że każdy klient powie, o tak, w zeszłym roku mieliśmy komunię, teraz mamy kolejną, dobra, robimy ją u Was, ale są takie miesiące, w których, że tak powiem, restauracje są mniej obłożone i wtedy wykonanie takich telefonów przez zespół, który normalnie by tak bardziej aktywnie pracował, może zostać zrobione. No i nawet jeżeli znowu ta Wasza skuteczność tutaj nie będzie jakaś wysoka, to mimo wszystko przypomnicie o sobie, powiecie o tym, że tak, pamiętacie tego klienta i wtedy być może jeżeli za rok, za dwa on będzie organizował jakieś wydarzenie, to pomyśli sobie, kurczę,
pójdę do nich, spytam, bo tak ostatnio do nas zadzwonili, miło się rozmawiało, a nuż będziemy mogli mieć kolejną jakąś uroczystość. Oczywiście, jeżeli ten ktoś nie chce na przykład zorganizować u Was uroczystości kolejnej, bo nie każdy robi oczywiście wszystkie urodziny w restauracji, to można wspomnieć o tym, że na przykład organizujecie coś takiego jak słodkie stoły, albo że robicie wypieki na wynos, jeżeli robicie, jeżeli macie również część cukierniczą. Tak, aby po prostu tylko i wyłącznie zaprosić może po przyjazd tortu, czyli znowu pozostać w kontakcie. Kolejno, jeżeli macie salon optyczny i jeszcze w dodatku bada się tam u Was wzrok, no to przecież nowe oprawki, nawet do okularów korekcyjnych, też robi się co jakiś czas. W związku z czym no po roku, po dwóch to już max, taki telefon z przypomnieniem, a nawet jeżeli nie telefon, to e-mail, jeżeli możecie, albo SMS byłby pewnie mile widziany. A kolejne, fryzjer. Jeżeli macie jakiś taki czas, w którym jest, że tak powiem, czas ogórkowy i to nie jest wtedy Sylwester albo święta, ale taki czas, w którym macie mniej obłożony salon, strzelam, niech to będzie koniec sierpnia, to ja pewnie bym wysłała SMS-y do swoich klientek z propozycją, aby udały się do mnie na przykład zabiegi regenerujące włosy po wakacjach, czyli takie mocne, wysuszone słońcem czy wodą słoną włosy, żeby przyszły i po prostu nad tym ze mną popracowały, tak żeby o sobie przypomnieć. A gdybym miała na przykład studio oświetlenia, takie, które sprzedaje lampy, żarówki i tak dalej, to też oprócz tego, że tę lampę na przykład sprzedaję, to jeżeli bym miała w systemie, w swoim CRM-ie informację, jaką lampę ktoś kupił, to wtedy mogłabym, wtedy kiedy by wyszły jakieś kolejne edycje, oczywiście nie mówię o lampach takich za 100 zł, tylko takich bardziej premium produktach, wyszłyby kolejne edycje do tego produktu od tego na przykład producenta czy designera, to wtedy koniecznie bym też, że tak powiem, przygotowała chociażby taką informację mailową, w której bym zawarła informację, że na przykład Twoja lampa no, doczekała się albo jeszcze lepszej wersji, nowszej wersji, albo wersji, że tak powiem, lampki nocnej czy jakiejkolwiek innej. Ale starałabym się w tym kontakcie zostać. A jeżeli jesteś przedstawicielem marki, która sprzedaje Thermomix, no to uwaga, jeżeli ktoś kupił od Ciebie urządzenie Thermomix, a wychodzi aktualnie czarne, albo wychodzi jakieś dodatkowe urządzenie, friend, czy cokolwiek innego, to nie może być tak, że sprzedajesz ten Thermomix i potem przez po prostu 20 lat Cię nie widzą, bo myślisz, że no przecież drugiego nie kupią, tylko za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś nowość, to po prostu masz oddzwonić swoich klientów, zapytać ich, porozmawiać i a nuż albo się umówią na prezentację dla siebie, albo dla kogoś ze znajomych, bo być może właśnie ktoś ich o Thermomix pytał, a oni mówili, no była taka babka, ale kurde, nie mam jej w telefonie, nie wiem gdzie jest. A generalnie chodzi mi o to, aby zachęcić Cię do takiego bardziej aktywnego kontaktu z klientami, z tymi, którzy są, zamiast zakładać, że na punk nic nie kupią, nie chcę się narzucać, nie chcę być nachalny czy nachalna, więc nie dzwonię. A jeżeli zadzwonisz i powiesz po prostu, że no, jest Pani moją klientką, czy jest Pan moim klientem, dzwonię, żeby sprawdzić, czy jeszcze jest coś, co mogę dla Pani, Pana zrobić, jakoś mogę pomóc w jakikolwiek inny sposób, albo sprawdzić, czy na pewno zna Pani, Pan cały zakres naszych usług, to nie wierzę, że wszyscy będą rzucać słuchawką i tak dalej, bo to nie jest tak zwany zimny lead, czyli zimny kontakt, że dzwonisz do zupełnie obcej osoby, tylko do kogoś, kto już Ci zaufał i jest w gronie Twoich klientów. Więc albo telefon, albo SMS, jeżeli masz dostęp do numeru telefonów, albo od czasu do czasu e-mail, a nawet jeżeli nie będzie miał takiej konwersji, jaką sobie wymarzysz, to warto jest to sprawdzić, czy przypadkiem nie ma wystarczająco dobrej i klienci nie reagują na to pozytywnie, po to, aby zacząć to wdrażać do swojego działania, zamiast cały czas się zastanawiać tylko nad nowymi,
sprzedać i po prostu zostawić ich sobie. Bądź z klientami w kontakcie. Daj znać, co o tym myślisz w komentarzu. Bardzo jestem ciekawa. No i mam nadzieję, że widzimy się również na pokładzie kursu Akademia Sprzedaży RBC. Do zobaczenia.